od zawsze był uzależniony od adrenaliny. Wcześniej było pływanie, nurkowanie, wspinaczka czy kolarstwo górskie. Jednak to w tej dyscyplinie jest potęgą. Zacząłem przygodę ze sportem zaprzęgowym. Pierwsze 10 lat tak naprawdę to było to hobby i weekendowe treningi. Ja w tym czasie normalnie pracowałem, ale mniej więcej około roku 2010 zacząłem uprawiać ten sport już profesjonalnie i zawodowo. Igor Tracz, mistrzem świata psich zaprzęgów, został aż 7-krotnie. Zazwyczaj ściga się klasycznie z zaprzęgiem od 4 do 6 psów na saniach. Gdy śniegu brakuje, przesiada się na trójkołowy rower. Trenujemy prawie codziennie. Są takie miesiące, kiedy mamy tylko 2 treningi w tygodniu. Natomiast trening stricte zaprzęgowy odbywa się w uprzężach w formie dyscypliny bike journey, czyli kolarz i pies. Bo tu najważniejsze jest porozumienie z czworonogiem w połączeniu z ekstremalną jazdą na rowerze. Takie zaprzęgi są w stanie osiągnąć zawrotną prędkość nawet do 50 km na godzinę. W ich genach jest właśnie praca, szybkość, prędkość, ciągnięcie czegoś. I tak naprawdę to my musimy trenować, żeby tym psom móc dotrzymać kroku. W sporcie zaprzęgowym prym wiodą grejstery, krzyżówka wyżła z hartem. Niezwykle wytrzymałe i sprawne. Psy są doskonałymi kompanami do uprawiania sportu. Do tego są 100-krotnie bardziej wydolne od nas i bardziej wytrzymałe i silniejsze. Tego typu trening jest dla nich czymś, co uwielbiają. Tak naprawdę to one zmuszają je do codziennej porcji ruchu. Szansa dla Igora na zdobycie kolejnego złotego krążka do kolekcji już w marcu podczas Mistrzostw Europy w Szwecji. Kinga Kwiecień, Wiadomości.